Siema, siema. Witam Was w pierwszej części poradnika odnośnie w floty w Herzegowaron 4. Ogólnie flota w polskim środ środowisku Iron 4 jest traktowana tak enigmatycznie, nie? że w zasadzie ludzie ogarniają tylko submariny i, 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 i to tyle. Nikt się nie zagłębia bardziej w tą flotę liniową, w flotę eskortową czy w lotniskowce. I ja chcę po prostu ten trend zmienić. Uważam, że flota to jest bardzo prosta rzecz. W zasadzie, znaczy, ona jest niby trudna na starcie, ale jak już się potem ogarnie, to w zasadzie jest to banalna rzecz, żeby grać w hoja. Także przechodząc do meritum. Flota, no to wszyscy raczej doskonale rozumiemy, że to są wojska morskie, czyli nasze statki. Do floty możemy zaliczyć kilka rodzajów statków. Mamy okręty eskortowe, okręty liniowe oraz okręty że tak to no lotniskowce, tak? No nie, nie trzeba tutaj wie, wiele tłumaczyć bo mamy w bitwie, jak wam to pokażę w tej części albo w kolejnej mamy trzy typy linii jak mamy bitwę, to mamy linię yy, eskortową linię yy, tą liniową oraz linię yy, lotniskowców grupa lotniskowców po prostu o tak może powiem i Ogólnie yy, na, wybrałem sobie UK, ponieważ z tego co mi się wydaje, ona chyba wszystkie statki. Ona ma, z tego co wiem, największą chyba flotę w grze. Na starcie. Nie wiem, Japonia na pewno nie ma lepszej, ale. A USA? Zobaczę. Aż. 237 tam było, a ta tu jest. No! Czyli ma największą. Poza tym yy, USA nie ma yy, aż tyle yy, Tak. Eng. Co jest? Dobrze. No to przechodząc dalej. Omówmy sobie może najpierw rodzaje statków, potem w naszej części pokażę Wam, co się dzieje w bitwie, jakie są najlepsze typy statków i tak dalej. Także przechodząc do sedna, mamy, może zaczynając od y, prawej y, i od dołu, mamy okręty podwodne, sabariny. To są okręty y, typowo do. Yy, walki na konwoje, to znaczy one typowo się sprawdzają jako bicie konwoi w zasadzie w bitwach są bezużyteczne yy, Wytajność yy, ich ataków torpedowego zależy tylko i wyłącznie od wydajności eskorty jeżeli nie ma eskorty yy, yy, okręty podwodne są bardzo mocne, jeżeli jest eskorta okręty podwodne niestety są tłamszone także no okręty podwodne to jest bardzo mocna rzecz jednak jeżeli ktoś umie zrobić sobie bardzo dobre Yy, anty okręty podwodne tak używając między innymi z yy, min głębinowych tak to, to są to nie 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 to nie jest to ale mówiłem tutaj o minach głębinowych tak gdzieś tutaj powinny być miny głębinowe yy, ale w każdym razie no to tak jak mówię yy, minami głębinowymi może wam to pokażę Miny głębinowe są idealnym kontrą na torpedy z okrętów podwodnych. Yy, niszczyciele są głównie ich yy, nemezis to są właśnie miny yy, głębinowe, tak? I on, one dają atak głębinowy przeciwko właśnie sabom. Następny z statków, jak sobie mówimy, to jest krążownik lekki. I wielu, wielu osobom spędza to z nas pobiegł, bo mamy w zasadzie trzy rodzaje krążowników. Mamy Krążownik, krążownik i krążownik liniowy. Czemu one się różnią? No, w zasadzie najpierw zacznijmy od tych, które się naz nazywają tak samo. Różni się tym, że jeden jest lekki, to znaczy wykonuje atak lekki przeciwko destrojerom oraz właśnie ni y krążownikom lekkim. Natomiast drugi posiada atak ciężki, który wykonuje przeciwko okrętom. Ciężkim, takim, parce, jak, takim jak parcerniki czy okręty liniowe. Natomiast okręty liniowe, w tym wypadku krążowniki liniowe, dysponują w zasadzie tylko atakiem ciężkim, który w zasadzie walczy z wrogimi pancernikami i tak dalej. Okręty liniowe, krążowniki liniowe, mam na myśli, one dorównują w miarę pancernikom, jeżeli chodzi o siłę ataku, natomiast są nieco szybsze, za to bardziej. Słabe, słabiej opancerzone, tak? Także to są troszeczkę tańsze wersje tancerników. Także przechodząc dalej, i krążowniki lekkie mają atak lekki. Yy, zwykle, Zobaczę, aż jaką jak, tu mają standardowy krążownik lekki. Jak widzicie, dominuje tutaj atak lekki yy, aż 17. Co prawda, można by było to oczywiście lepiej zrobić, ale no, to jest podstawowy design. Nie wymagajmy tego od twórców, tak? Natomiast krążownik ciężki, jak widzimy, tutaj już mamy atak ciężki, jako taki główny. No i jeszcze atak torpedowy, no bo yy, jakiś idiota wsadził tutaj torpedę. Yy, znaczy, idiota. No to. No nie, no, no można torpedy wsadzać, ale to jest raczej takie bez sensu lekko. Torpedy można prędzej wsadzać na kolejny typ statków, czyli na niszczyciele. Niszczyciele ogólnie to są okręty eskortowe i one. Yy, mają tak naprawdę. Są dwa rodzaje jak można je wykorzystać. Po pierwsze, jako oczywistą rzecz, zwalczanie okrętów podwodnych. No, to jest oczywiście banalna sprawa. Natomiast druga rzecz jest nieco bardziej ciekawa, ponieważ można niszczycieli wykorzystać jako dosłownie yy, taki bank ataku torpedowego. Dosłownie można zrobić niszczyciele pod atak torpedowy, które są dużo bardziej użyteczne od submarinów. Ponieważ submariny są właśnie niszczone przez niszczyciele, a one nie. To są podstawowe oczywiście torpedy, mają atak torpedowy 54, który jest szczerze całkiem słaby, ale i tak daje radę o dziwo, tak? Także uważam, że jest to zarąbista rzecz. Natomiast jeżeli mówimy o niszczycielu, takim typowo do eskorty konwojów, no to po prostu wsadzamy mu tutaj bomby. Yy, głębinowe, nawet nie musimy torpedów sadzać yy, Bomby głębinowe 17 też są dosyć słabe, ale yy, zawsze coś. No i yy, taki sposób ochronimy yy, właśnie przed submarynami nasze yy, konwoje. Jest również trzecia metoda tak zwany sheet post. Ja tego nie robię, bo tutaj jest lekką baterię. Tu też jak najtańsze rzeczy, po prostu to jest najtańsze. Nawet nie dajesz antera, nie dajesz nic takiego Sonarów nawet nie dajesz żadnych tych Shitpost to jest okręt koszt produkcji 800 On ma po prostu stać I przyjmować damage podczas gdy twoje Krążowniki menu robiły swoje To także uważam, że najlepsze są te dwa typy Które ja powiedziałem Następnie mamy lotniskowiec Lotniskowiec Jest to taki okręt, który jak nazwa wskazuje, przewozi samoloty. Nie ma on zbyt dużo ataku, zresztą pokażę wam, jak wyglądają statystyki lotniskowca. E, tutaj jest lotniskowiec. Patrzę, ma bardzo lekki atak y, przeciwko lekkim celom. Przeciwko ciężkim celom w zasadzie nie mają nic. Y, mamy tutaj y, możliwości, oczywiście, usprawienia go przez jakieś y, ataki przeciwlotnicze. To jest w zasadzie jego jedyny ten. Jego jedyna broń taka do walki normalnej, tak? Czyli bateria pomocnicza, tak? I ale ogólnie no to mamy tutaj hangary, tak? Hangary, które y, dają nam tą pojemność. Jeżeli to... Nawet nie możemy tego usunąć. Y, po prostu mamy pojemność 60 na takim lotniskowcu czyli 60 różnorakich statków się tam zmieści. Ja wam spróbuję pokazać Widzicie, mamy tutaj i mamy tutaj 33 samoloty są zmieszczone na tym lotniskowcu. Warto też dodać, że samoloty, bo też muszę zrobić udzielony filmik o samolotach, bo zaprezentowałem tylko najbardziej OP samoloty. To nie mogą być zwykłe samoloty, to muszą być samoloty pokładowe. Które są typowo przystosowane pod właśnie, nie wiem, zróbmy sobie taki beznadziejny... Czemu nie możemy? A, brak expa, tak? No to y, już mamy expa. Taki beznadziejny, kurczę, wiecie, y, samolot. No bo nie mam modułów ani nic. Po prostu byle by był, tak? No i takie coś już możemy wsadzić na y, lotniskowy. Takiego czegoś na przykład nie możemy wsadzić, tak? Także, jeżeli o to chodzi, to y, tak to wygląda. No i ogólnie nie ma filozofii. Natomiast jeżeli chodzi o lotniskowiec, jest jedna wa bardzo ważna rzecz. Nie warto ich, jeć, ich jest mieć więcej w jednej flocie niż cztery, dlatego że powyżej czterech dostają ogromne kary, yy, więc się tego w ogóle nie opłaca robić. Lotniskowcy zgadają duży demet, znaczy one nie, ale samoloty na nich są yy, użyteczne i, i są na pewno skuteczniejsze niż od tych startujących z klasycznego lotniska. Pancertiki, czyli to co tygryski lubią najbardziej jest to po prostu no co by tu co by nie mówić, to jest to po prostu yy, coś przepięknego do niszczenia celów ciężkich, tak yy, sprawdza się to nawet lepiej od torped to trzeba przyznać yy, zobaczcie, jeżeli tutaj obładujemy to wszystko w atak yy, ciężki, tam kierowanie ogniem, no bez sonaru, bo, son bo a sonar nas nie stać jeszcze wrzucimy sobie baterię pomocniczą, no to ma to aż 90 ataku ciężkiego, tak? Także jest to no dosyć sporo, mówmy się. Możemy tutaj zamotować jakieś przestrzenie samolotowe i tak dalej, żeby wykrywać okręty. Natomiast jest to po prostu dostawca ataku ciężkiego. No i ogólnie pamiętajcie, że w początkowych fazach gry na pancerniki i krążowniki liniowe są pewne obostrzenia, zważywszy na to, na coś takiego ciekawego, jak traktaty morskie które właśnie uniemożliwiają nam zrobienie takiego na przykład yy, grubego pancernika, tak? Na przykład takiego, takie możemy. Ale jeżeli wrzucimy tutaj na przykład yy, ciężkie baterie, tak. Które umówmy się swoje ważą. Czemu nie mogę? Coś się zepsuło. Chyba, że wrzuciłem ten. Dobra. Wrzucamy sobie tutaj właśnie na przykład ciężkie baterie, tak? Wszystko spoko luz. Yy. Wrzucamy sobie baterię. Widzicie, już nie możemy tego wyprodukować, ponieważ przekracza dozwolony koszt. Dlatego warto o tym pamiętać, warto nie robić na samym początku chóry jakichś horrendalnie drogich pancerników. Jednak przyznam, że są one całkiem użyteczne. Może nie są akurat w mecie, ale są całkiem użyteczne i fajne do grania, jest też taki ogólnie fan z gry jeżeli kurde stworzymy taki potężny okręt tak I już przechodząc dalej mamy oczywiście krążowniki liniowe, czyli takie pancerniki dla ubogich można by rzec są jak widzicie również uzbrojone w ciężkie działa yy, natomiast no to jest wczesny ciężki kadłub także no nie, nie wymagajmy wiele ataku ciężkiego mają 36. No, bo nie możemy zamontować więcej tych dział ciężkich, są nieco szybsze od tych od krążowników, znaczy od pancerników. Za to są oczywiście mniej opancerzone, także przebrnęliśmy przez rodzaje yy, okrętów. Yy, o tym, co jest w, w mecie, ogólnie opowiem wam już w następnym odcinku. Natomiast co jeszcze bym chciał dodać. Pamiętajcie, że w, we flocie ogromną rolę odgrywa nasze również lotnictwo. I to nie tylko morskie, ale ogólnie lotnictwo, ponieważ mamy coś takiego jak yy, wpływ dominacji powietrznej na dominację morską. I to daje naszym okrętom olbrzymie bonusy do walki. W następnym filmie przedstawię Wam obecnie metę, jeżeli chodzi o. Mm, statki do, typowo do walki do nominacji morza, ponieważ nie będę wam przedstawiał eksploitu na, czy, na te na lotniskowce. No i ogólnie to by było na tyle w tym odcinku. Omówiliśmy sobie wszystkie rodzaje okrętów. Yy, w miarę pokazałem wam do czego one służą. Następne, następna część będzie bardziej praktyczna, bardziej użyteczna. Ale ta podstawowa wiedza jest Wam potrzebna, żeby wiedzieć to, dlaczego i jak w następnym odcinku. Także dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek. Trzymajcie się, piona! Oj, oj, oj.